Maria Wilgosz, zapraszam do kolejnego wydania Faktów Milickich. W dzisiejszym wydaniu Dzień Edukacji Narodowej, Karta Seniora Ziemi Milickiej, Czerwona Strefa. Jako redakcja chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pedagogom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obecny czas, który przechodzimy, jest dla wszystkich wyzwaniem, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Życzymy Wam wytrwałości oraz szybkiego powrotu do normalnego wykonywania swojej tak potrzebnej pracy dla przyszłego społeczeństwa i dziękujemy, że nie poddajecie się. W starostwie powiatowym w Miliczu włodarze gmin Cieszkowa, Krośnic, Milicza oraz starosta milicki podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Karty Seniora Ziemi Milickiej. Karta umożliwi seniorom korzystanie z rabatów na usługi oraz zakupy w wybranych sklepach czy placówkach, które przystąpią do projektu na terenie powiatu milickiego. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że od przyszłej soboty powiat milicki znów stanie się czerwoną strefą. Spowodowane jest to dość dużym przyrostem zakażeń na ilość mieszkańców w naszym rejonie. Okres jesienny sprzyja zachorowaniom, zatem dbajmy o swoją odporność, a możemy w tym temacie sporo zrobić, aby nie dać się wirusowi, czy to grypy lub COVID. 13 października na stronie Radia SK ukazał się artykuł na temat zadłużenia Milickiego Centrum Medycznego. Tekst szeroko komentowany został przez środowisko Milickiego Prawa i Sprawiedliwości. Głos w tej sprawie zabrał prezes Milickiego Centrum Medycznego Andrzej Oćwieja. Dzień dobry Państwu. Niestety walka ze szpitalem i z zarządem trwa i to w dużym ostatnio nasileniu. Ja chciałem się odnieść na razie tylko do dwóch, wydać takie pewne oświadczenie do dwóch informacji na Facebooku pani Jolanty Szczuraszek i pana Sylwestra Szczuraszka, ponieważ widzę, że w tym momencie państwo zaczęli grać szpitalem. Wiele razy mówiliśmy, żeby nie grać szpitalem, bo szpital na tym będzie cierpiał, ale niestety ta rzecz dzieje się i narasta. Akurat za dwa dni jest miesiąc, rok, jak ja tutaj pracuję jako prezes zarządu, zostałem poproszony i uważam, że te fake newsy, te wszystkie rzeczy, które się pojawiają od tego czasu, w zasadzie na drugi dzień już naszego pobytu tutaj z panem prezesem Andrzejem Sztanderą, z godziny na godziny narastają. Nie wiem, jaka jest przyczyna, że tak jesteśmy w tej chwili, wręcz mogę użyć słowa kolokwialnie, znienawidzeni, tylko dlatego, że chcemy, żeby ten szpital istniał. Proszę, jeszcze raz powtarzam, proszę nie grać tym szpitalem, bo rzeczywiście dla tego szpitala może się źle skończyć. A krzywdę zrobicie nie nam, nie prezesom. Krzywdę zrobicie ludziom pracującym tu w tym szpitalu. I bardzo proszę o opamiętanie się. W czwartek 8 października miał miejsce czołowy wypadek dwóch samochodów osobowych marki Ford Mondeo i Hyundai. Ranne zostały 3 osoby, w tym 4-letnie dziecko. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia drogowego. Trwają nadal Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Cykl imprez, który rozpoczął się we wrześniu, a zakończy w listopadzie. Choć okrojony w tym roku ze względów epidemicznych, to tym bardziej warto się wybrać i skorzystać z proponowanej oferty. Byliśmy z kamerą w zeszłą sobotę w Starym Młynie. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji Milickiej ze Starego Młyna. Kłania się Wam Katarzyna Giorgio, poetka z Potaszni. Dzisiejsza kolacja jest zorganizowana w ramach Dni Karpia 2020 razem z partnerstwem dla Doliny Baryczy i goszczę tutaj na zaproszenie Państwa Niewiadomskich, właścicieli młyna i gospodarzy tej kolacji. Chciałam Was przywitać specjalnym wierszem na tą okazję. W Dolinie Baryczy. W Dolinie Baryczy
Czas spokojem płynie, klangorem żurawi zmiany nam zwiastuje. Karpie na jesieni w stawach rejwach czynią, a ludzie biesiadują tutaj, w starym młynie. Nawet duch młynarza nie straszy dziś gości, bo z zazdrością patrzy na biesiadne stoły. Przypomina sobie, jak drzewiej bywało, gdy kolacje rybne jemu serwowano. Gospodarze mili, Piotr i Bogusława, radzi gościom swoim kolacje wydają i na festiwalu karpia wszystkim biesiadnikom na wszelkie sposoby ryby przyrządzają. Niech się wszystkim darzy, niech radość króluje, a w umysłach ludzkich spokój zapanuje. Bądźmy sobie wzajem wsparciem i pomocą. I jak w klechdach bywa, niech nas łączy ryba. Zapraszam Was do skorzystania z kolacji rybnych w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy. A teraz zapraszam na informacje pogodowe, które przygotowała dla Was Oliwia Ochman. Październik w tym roku rozpoczął się dość słonecznie i ciepło. Niestety druga jego połowa zapowiada się raczej deszczowo. Tym bardziej warto zadbać o swoją odporność, gdyż zbliżamy się do okresu zachorowań i przeziębień. W sobotę możemy spodziewać się deszczu, być może czasem z przejaśnieniami oraz temperaturą około 8 stopni Celsjusza i wiatrem z północy. W niedzielę również będzie padać, choć będzie nieco cieplej, bo termometry powinny wskazać około 11 stopni Celsjusza. To dzięki wiatrowi z zachodu, który przyniesie cieplejsze, ale też wilgotne powietrze z nad Atlantyku. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnego wydania Faktów Milickich.